Hello, 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 hello Kitty. 15 sekund. Czy mówi wam to coś? Nie? No dobra, mi też nic nie mówi, ale jesteśmy teraz na mapie 15 sekund właśnie. Jest to mapa stworzona przez Simpch. Jak to się wymawia? Simpch, dobra. To jest chyba jego skin. No i tak. Zapewne zapytacie, o co w tej mapie chodzi. Ano, chodzi o to, że przez 15 sekund będziemy musieli się wpatrywać w jedno miejsce, a później będziemy musieli odpowiadać na pytania z tego miejsca. Czyli na przykład, jak będzie gdzieś na tej mapie, na tym terenie, co musimy patrzeć na niego crafting, to będziemy musieli, jak będzie później pytanie, ile craftingów było, no to na przykład jeden. Dobra, to są zasady, ja zasady znam. No to od razu idziemy do startu. Dobra. Aha, czyli jak już będę gotowy, to jeszcze muszę. Oczywiście te pytania będą po angielsku, tam będę wam je tłumaczył. Dobra, przycisk i jesteśmy gotowi. O, dobra, wpatrujemy się. Jedna skrzynka, jeden crafting. Trzy pochodnie, dwie pary, znaczy dwa liście, znaczy te dwa bloki liści, trzy drewna, no i dirt, węgiel. O, dobra, oczywiście zabicie to poprawne. Czyli mamy taki jakby poziom pierwszy, to jest, a tu jest kilka tych poziomów. Dobra, tutaj jak klikniemy, to pytanie nam wyskoczy. Ile pochodni było w tym pokoju? Trzy czy dwie były? Dobra, chyba trzy. Jej, dobra. Co było w tej kopalni, no w tym zejściu takim? I to był albo iron, albo core. Na pewno nie złoto. Jezu, na pewno nie złoto. Dobra, musiało być właśnie węgiel chyba. A to? Ile było skraftowanych bloków? O kurde. Jeden? No nie, nie, źle. Źle odpowiedziałem. Dobra, jak źle się odpowie, to trafia się właśnie do takiego pokoju i później wszystko od nowa trzeba. Znaczy ten cały level trzeba od nowa. Dobra, czyli co? Tu było ile pochodni? To były trzy. Tu było ile... Znaczy co jest ten? To był węgiel. Odpowiedziałem jeden wtedy. No, to może teraz dwa. Jest! Dobra, udało się. Jak wysokie było drzewo? Na trzy? Jest, dobra, jest. Myślałem, że nie ma już trzy. Ile było bloków tych... liści bloków? Dwa, tak? No dwa. Bo było jedno za drzewem. Jedno przed drzewem. Aha! Dobra, skończyliśmy ten pierwszy poziom, to lecimy do drugiego. Dobra, teraz patrujemy się znowu w drugi. Okej, okay, pochodnia jedna. Kwiatek. I kowadło, crafting. Pomarańczowy, taki jakby ten dywan. Takie półpłytki, znaczy półpłytki. Półdywany. O Jezu. Dobra. Jakiego koloru był ten dywan? No to wiadomo, orange, czyli pomarańczowy. Dobra. Jakie drzwi były w pokoju? Albo ten, albo ten. Chyba świerkowe. No, mi się wydaje, że... no wiecie. Jak duża była drabinka? O kurde, na 3 albo na 4 było. 3? Dobrze. Jezu, ale jestem dobry. Jak duża skrzynka była? Chyba duża. Dobrze. Jaki tulipan stał na stole? Orange? Są... W Minecrafcie są pomarańczowe? Kwiatki? Różowy, znaczy taki, w sumie to nie był różowy, to taki, znaczy no niby róż, ale taki fioletowy. Dobra, następny poziom, to już trzeci będzie.
Wow. Nether. No to tak, mamy tutaj to. Ogień. Skrzynkę. Tutaj spawner. Dwa glowstone'y. Oj. No Jezu. Pytanie. Jaki blok stał na skrzynce? Nie wiem. Nie, tego nie patrzałem. Nether brick? No źle. No kurde. Akurat tego nie widziałem. Dobra, od nowa. To samo pytanie. No może to. O, dobrze. Glowstone, ile było glowstone'ów w tym pokoju? Dwa były. Na pewno dwa. Dobra. Która ta twarz była na płotku? No to ta. Ta to jest chyba jakiegoś youtubera i ta. A ta to jest właśnie ta, co stała. Dobra. Czyli dobrze. Ile nether kwarcu było w pokoju? Orów. Ile orów było? Czyli tych takich bloków. Dwa? No źle. Nie, dobra, czyli to źle. Moja pamięć nie jest jednak taka super. No cóż poradzić. Dobra, jak się skacze, to szybciej się jest tam. Dobra, to tu był nether. A to co to za pytanie było? Aha, to były glowstone, czyli dwa. To... Nie wiem, zero? Jest, dobrze. Dobra. Jaki mob był wewnątrz spawnera? No to Blaze. Ghast, no na pewno nie, Pigment też nie, a Blaze są normalnie występują w spawnera. Poza tym pamiętam, bo jeszcze zoomowałem na to. A, czyli trzeci level complete. Jeszcze jeden. W takim razie. Wow. Lawa. Półki. Raz, dwa, trzy, cztery pajęczyny. W środku szkielet. Ender chest. Oko pająka. Czy te. Oko pająko to jest? Nie. To jakoś inaczej chyba się nazywa. Dobra. Jaki był mob w środku monster spawnera? No to był szkielet. Dobra. Co było tam w rogu pokoju? Po lewej był Ender Chest, jest? O, jest, dobra. Dobra, ile... Bars, co to jest bars? No nie wiem. Co... Iron bars, to chyba schody te. Tak? Albo półpłytki. Nie, nie wiem co to, dobra, strzelam. O, trafiłem. Dobra, ile end portali było w pokoju? A skąd ja mam wiedzieć? Przecież nie widziałem wszystkich. Widziałem tylko połowę, dobra, strzelamy. No źle! Nie wierzę. Faktycznie, jednego tam chyba brakowało. To może 11 jednak. Dobra, tu był szkielet. Tutaj był ender chest. Tutaj było 6. To może, dobra, to teraz to samo pytanie. Czyli ile end portali było w pokoju? Znaczy tych bloków chyba im chodzi. Dobra, 11? Jest, dobrze. Teraz pytanie. Ile oczów enderu oczów było na portalu? Ej, no ja widziałem tylko jeden. No jak to? To może 3? Źle, no. Ja jeden tylko widziałem. No to jest niesprawiedliwe. Nie można tak robić. Dobra, od początku. A, tu był szkielet. Tu był ender. Tutaj było 6. Tutaj 11. Ile wtedy dałem? To może 3. Źle, no czyli 5, no. Jakim cudem. Dlaczego tak mnie nie lubicie? Dobra. Szkielet. Ender. 6. 11. Czyli 5 tu będzie. Co? To może ja już dałem 5 wcześniej. Myślałem, że wcześniej dałem 5 i było rąk. No dobra, no.
Szkielet, Ender Chest, 6, 1, ja to zaraz na pamięć będę znał. I tutaj 4, tak? No, jej, przyszedłem! Tylko 4 levele było, to szkoda trochę. No dobra. Mapa stworzona przez właśnie tego kolesia. Inne mapy. A, to jego inne mapy. Thanks for playing. I tutaj można zobaczyć mapkę, jak ona wygląda. Z tego co widać. Dobra. Tutaj co tu jest napisane? Countdown. I tutaj też. No dobra, tak więc dzięki serdecznie. Wow, jestem niewidzialny. Dzięki serdeczne za obejrzenie tego odcinka i zapraszam do następnych materiałów. Jeżeli się spodobało, nie zapomnijcie o kciuku w górę, bo to naprawdę fajnie uszczęśliwia wszystkie osoby. Dobra, o, to ta mapa. Dobra, pa, pa, dzięki serdeczne jeszcze raz. Do widzenia.